Witajcie! Dziś w odcinku przedstawimy Wam kilka naprawdę ciekawych nagrań. Będzie nagranie ogromnej istoty, którą zarejestrowano w lesie. Poza tym będzie człowiek, który być może potrafi wpływać na zachowanie zwierząt. Przedstawimy Wam też nagranie z kościoła w Ukrainie, na którym być może zarejestrowano objawienie Maryi. Pamiętajcie, że nasz kanał dotyczy treści rozrywkowych i tak należy je traktować. Nigdy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nagranie jest w pełni prawdziwe, a może w jakiś sposób zmanipulowane. As you can see, a man on the boardwalk is holding his arms out wide in a commanding stance. A flock of birds hover overhead. He then lowers his hands and it looks as though the flock obeys his commands as the birds all immediately fly to the ground out of sight.
Objawienia to chyba jedne z najbardziej niezwykłych i spektakularnych cudów, jakie mają dziać się w wielu religiach i wierzeniach. Każda religia ma swoje własne historie objawień nadprzyrodzonych istot. Czy są to prawdziwe historie, a może nie do końca? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Często nadprzyrodzone istoty pokazują się ludziom w snach, choć czasem gdzieś to także na jawie, jak w tym przypadku. Chodzi o nagranie z Ukrainy, gdzie w 2006 roku w Odessie nagrano coś naprawdę niezwykłego. Nagranie wykonał rodzinny kamerzysta w związku z tym, że w kościele odbywała się pierwsza komunia święta jednego z członków rodziny. Dzięki temu zarejestrowano tajemniczą świetlistą postać, która stoi wśród uczestników ceremonii. Wiele osób uważa, że postać bardzo przypomina Maryję, czyli matkę samego Jezusa, którego katolicy uważają za człowieka, ale i Boga jednocześnie. Zanieczyszczenie Odry. Wypełniła się przepowiednia Baby Wangi. Link do nagrania w opisie. Zanieczyszczenie Odry. Wypełniła się przepowiednia Baby Wangi. Link do nagrania w opisie.